Bądź mną, Anon level 12. Miej nerwice na punkcie higieny. Zęby trzy razy dziennie myte. Bo to tak higienistka powiedziała. Łapy pucowane po każdym tknięciu pindola. Prysznic dwa razy dziennie. No i największy twój dramat. Dwójka. Papier taki, Papier papiersiaki, papierowaki. Jakbyś nie tarowa, ślad wilka zostaje. Maybe. A M kretka, szukasz po internetach rozwiązania, wbijasz na forach higieniczne, podpytujesz lekarzy, próbujesz wyciągnąć magiczną kombinację, która spowoduje, że na twoim anusie nie zostanie krztyna nieczystości. Nawet dietę zmieniasz, nic nie pomogło. Nagle odkrycie. Od miłośników chińskich bajek, dowiadujesz się, że w kraju kwitnącej brukwi mają bidety. O ja cię piechtoche. To musi być piękne. Biegniesz do rodziców i błagasz. Kupcie bidet, kupcie bidet, kupcie bidet! Stary się puka w czoło. Stara płacze, że jesteś LPG, brat ciągnie łacha. Siostra zamknęła się w pokoju i ryczy. Synek, łazienka ma wszystkiego dwa metry kwadratowe. Kibel, wanna, pralka, umywalka. Tam się nie ma jak obrócić nawet. A ty mówisz, żeby drugi kibel wstawić. Rozpacz mocno, ale nie poddajesz się, dupa musi lśnić, zaczynasz kombinować. Mycie zada nad wanną, kończysz dwójkę, nadmiar materiału suwasz papierem, przysiadasz na brzeg wanny, Prysznicem od spodu, myju, myju. Mydło też jest. No generalnie poślady zrobione na błysk. Jesteś prze człowiekiem na świecie. Czujesz się czysty, po jakimś czasie odkrywasz, że. Przestaje ci to wystarczać. Czyścisz zwieracze coraz głębiej. Ciepła woda i mydło ułatwiają robotę. Razu pewnego. Kawałek mydła wchodzi ci w pupę. O Boże, jak piecze kropka waw. Odruchowo napinasz mięśnie i strzelasz kawałkami mydła w wannę. Ulga, że weź. Siła uderzenia była tak duża, że kawałek się rozpłaszczył. W sumie fajna zabawa. Zaczynasz trenować. Po każdej defekcji i myciu strzelasz kawałkami mydła po całej wannie. Stopniowo twój skill rośnie. Strzelasz do proszków na drugim końcu łazienki. Potem, korzystając z faktu, że starzy pracują do późna, a rodzaj Wychodzi, strzelasz mydłem przez cały przedpokój. Dochodzi do takiego poziomu, że z ośmiu metrów trafiasz plastikowy kubek. Starzy idą do kina, a ty masz plan, defekacja, ablucja i kawałeczki mydła. Siadasz dupą na parapecie i za pomocą analnej armaty strzelasz do ludzi z wysokości drugiego piętra. No, beka, że ja nie wytrzymię. XD zaczynasz się śmiać. Spadasz z parapetu, łamiesz nogi. Nie możesz się ruszyć, ale na szczęście dobrzy ludzie zadzwonili po pogotowie. Pogotowie wzywa rodziców. Stoją nad tobą i patrzą. Leżysz na trawniku. Po rodzinnym domem, z gaciami na kostkach, kawałkiem białego jelenia w dupie, twarze ratowników mówią wszystko i nic, matka szlocha w oczach ojca gaśnie światło, tydzień później starzy kupują deskę myjącą, jednak profit.